Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszam na recenzję książki od wydawnictwa Wilga o Fredce, która dała się porwać wiatrowi. Jest to niesamowicie fajna opowieść o tej tytułowej Fredce właśnie, ale nie tylko, bo poznamy tutaj również innych bohaterów, lecz może od początku. Fredka mieszkała na skraju lasu, w niewielkim domku, takim, który idealnie do niej pasował, i zza firanki często obserwowała ganiające czy bawiące się leśne zwierzęta. Fredka była bardzo nieśmiała i praktycznie nigdy nikogo do siebie nie zapraszała. Nigdy też nie wychodziła się pobawić. Była taką typową tchórzliwą Fredką, można by rzec. Czasami, zobaczcie, do góry nogami aż książkę czytała, bo gdy ją ktoś podejrzał, że patrzy, to na szybko się po prostu za książkę chowała. A bardzo często spoglądała właśnie zza firanek. Razu dotarł do niej gołąb pocztowy, gołąb listonosz, który nigdy jej żadnej paczki ani listu nie przyniósł, ponieważ do Fredki nigdy nikt nie pisał. Ale tutaj akurat Fredka, zobaczcie sobie, upiekła urodzinową babeczkę. Za oknem zaczął wiać wiatr i pan listonosz wpadł w kłopoty i on bardzo nalegał, żeby Fredka go wpuściła, bo będzie katastrofa. Ona bardzo tego zrobić nie chciała, ale w końcu otworzyła mu drzwi. On wszedł, ale dosłownie na moment, i później poleciał dalej. Jednak nie zabrał torby. Fredka wyjrzała z domu, myślała, że wiatr ustał, no ale niestety wiatr nie ustał. Fredka pofrunęła. Spójrzcie, jakie fajne, kolorowe ilustracje znajdziemy w książce. Jest to bardzo fajna, przygodowa historia o Fredce. Ona będzie tutaj poznawać później też inne zwierzęta. Już nie będzie taka wycofana i taka skryta. Trochę się tutaj na innych jednak otworzy, ale dokładnie Wam nie zdradzę, co się dalej wydarzy, co tam dalej będzie miało miejsce. Koniecznie musicie to samodzielnie przeczytać. Oczywiście przeczytać z Waszymi dziećmi. Więcej o książce na blogu, w opisie do filmu jest link. Zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.